Witajcie kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Bałczyku. I chciałam Wam pokazać okolice. Tutaj bardzo ładnie wygląda. Byliśmy na Bałczyku 2 lata temu. Ale z tej strony jeszcze nie. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tam już widać morze, tutaj jest taka restauracja i zaraz zejdziemy na dół, pokażę Wam, jak wygląda. Woda ma bardzo piękny kolor. Ogólnie to tam już po drugiej stronie jest granica z Turcją. Tutaj jest taka jeszcze jedna restauracja, bardzo ładna. Co jest na Bałczyku bardzo takiego specyficznego, to jest to, że wszystkie takie jakby domy są na górach, tak jak widzicie. Bardzo fajnie to wygląda. Tam ktoś sobie balonem lata. I ogólnie tak to wygląda z tej strony. Też Wam pokażę, tutaj jest tak bardziej spokojnie i też Wam pokażę później plażę. Wczoraj też byliśmy na jednej. Nagrałam tylko urywek. Tu Wam przybliżę trochę te jachty, które tam widzicie w oddali. Jachty, można sobie je wypożyczyć. Tutaj jest bardzo ładna restauracja. Pokażę Wam może od razu cennik. Są ceny podane i od razu, jak coś tutaj macie, też po angielsku napisane, także też jest to bardzo pomocne. Nie będę szła przez całe to menu, ale od razu macie tutaj menu. Naprawdę bardzo ładna restauracja, są tutaj też siedzenia w środku. I tak, i teraz będziemy szli do auta i idziemy na plażę. Jest trochę pochmurno, mam nadzieję, że słońce wyjdzie. I tak wiecie, wychodzi i trochę chmury są, ale zobaczymy. Także tak, jedziemy teraz na plażę i pokażę Wam na plaży, jak to wszystko wygląda. Hej, witajcie. Tutaj taka mała przerwa w tym filmiku, dlatego że rozładowała mi się wtedy bateria 2 razy w kamerze i musiałam po prostu to przerwać. A wiecie, na przykład w mieście byłam tylko 1 dzień. Dlatego teraz Wam pokazuję, dlatego teraz Wam to nagrywam, żeby Wam to po prostu powiedzieć, żebyście wiedzieli w ogóle, o co chodzi. I tak, i teraz po tej części Bałczyku zobaczycie właśnie te przebitki z centrum, z Warny, z tego Sea Garden. I także teraz zapraszam Was do obejrzenia kawałka z Warny. Ładna, tak. Jeszcze raz? To trzeba więcej pieniędzy wstać. Tak. Które chcesz? Ja... Dla Ciebie będzie... Nescafe, z cappuccino, z mleko. Bez mleko. Czarną. Ale nie ma czarną. Coffee espresso long. Jeden? Bułgarskie kawy. Nie, wiesz jeszcze ile masz tam? 30. Jeszcze 50, jak wiesz. 50? 60.
70. No jeszcze dycha. 70 to tyle. Aha, 7. Ale które chciałaś? Długie? Tak, 70. Dobra, to to, tak? Tak. Wrzucamy. Czekaj, tutaj cukier daj mniej. Minusie. Without sugar. Without sugar? Zbieraj. To? Tutaj też czekoladę, czekolada z mlekiem. O, nawet jest Irish cappuccino z Baileysem. Mogą sobie to wziąć, nie zauważyłam tego. Ja to nawet nie widziałem, że jest czekolada gorąca. Samo mleko jest tylko nawet mleko. Też. Vienesa Coffee, nie wiem. To jest wieńskie kawy takie. No i masz ładnie kawę. Tutaj zmierzając w dół, zauważyliśmy, że też jest polski sklep nawet. Pierwszy raz go widzę, tylko dzisiaj jest zamknięty, bo jest on otwarty od 12 do 18.30 tylko. I tu sprzedają takie bursztyny. Troszkę będzie tutaj niewyraźnie widać, ale sprzedają tutaj właśnie takie naszyjniki, bransoletki z bursztynów. Są też jakieś obrazy, ale tak fajnie, nawet nie wiedziałam właśnie, że jest polski sklep. W ogóle super. I teraz jesteśmy tutaj w... tutaj z tyłu jest wejście do Sea Garden i ja obrócę kamerę i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. To jest wejście do tego Sea Garden. Takie główne i jak możecie widzieć w oddali, już jest widok na morze. Tutaj był jakiś hotel, ale już chyba on nie działa. I tutaj też jest taka alejka, która prowadzi właśnie do tamtego miejsca, którym widzieliście na początku filmiku. Tamtą też stronę właśnie będziemy też szli. I tutaj byliśmy teraz w takim barze, nazywa się on Bar de Rouge i powiem wam, że byliśmy tutaj już chyba z 4 razy i wam powiem, że jest bardzo fajnie, przyjemnie. Nawet w zimę tutaj pamiętam, byliśmy w środku. Fajna atmosfera tutaj jest i naprawdę jest duży wybór właśnie takich pić, koktajli i tak dalej i nawet też jakieś jedzenie serwują. Także bardzo fajna miejscówka, żeby sobie posiedzieć. I tak, i tutaj będziemy już szli sobie w właśnie w ten Sea Garden. I ten Sea Garden ma takie jakby, rozkłada się na raz, 2, 3, 4, chyba na 5 takich alejek. Tak. I tutaj macie też taki napis Varna. I tutaj jak schodzicie w dół, to już macie widok na morze. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Także polecam, jeżeli ktoś będzie w Warnie, to bardzo fajne miejsce, żeby się przejść. Tam na dole też jest taka alejka i są też różne restauracje. Także naprawdę bardzo polecam, bardzo fajne miejsce. Jeżeli ktoś nie lubi w taki, jest teraz jakoś po 24 i jest naprawdę bardzo gorąco, także jeżeli ktoś nie lubi takiego czegoś, to polecam przyjść tak po 17. To już jest normalnie takie zejście do na plażę. Ja idę tak jakby właśnie tą główną alejką do dołu. Ja wam pokażę tutaj jak to się prezentuje właśnie tutaj z góry, z tej głównej, jakbyście szli prosto cały czas. Byliśmy też właśnie tutaj w jednej z tych alejek głównych tutaj na dole w restauracji i naprawdę bardzo są fajne. Jedna restauracja, która nazywa się Monkeys. Naprawdę bardzo wam polecam, bo są, można siedzieć, są po prostu 2 piętra, możecie siedzieć sobie w środku. Możecie sobie siedzieć w środku, na zewnątrz, albo też nawet na plaży. Także tak, tutaj wam teraz pokażę, jak to wygląda. Tutaj jest normalnie plaża, także ludzie przychodzą tutaj się opalać i tak dalej. Także możecie sobie prosto z miasta
iść na plażę. I tak, tutaj macie też takie zejście po bokach. Normalnie jest w oddali plaża. Tutaj macie też takie schody i tutaj właśnie jest to centrum takich restauracji. Jak widzicie, z tyłu jest po prostu już morze. I tak, tutaj macie jakąś restaurację, na przykład The Sea and Terrace, czy Wine and Beer. O, tutaj jest taki... Ale tam na górze jest lepszy, wiesz? Tak mam pamięć. Okej. Okay. Na górze był lepszy. Park tam bokiem. No, pewnie tam było kolejne. Tu jest ice cream na wyglądu. Chyba ten był. Teraz też w Warnie zrobili nowy dworzec autobusowy. I tutaj od razu, jak wyjdziecie z dworca autobusowego, to jest też galeria, która nazywa się Grand Mall. I ogólnie w Warnie są trzy galerie, ale wam powiem, że ja tą lubię najbardziej, dlatego że jest tutaj największy wybór, wiecie, jeżeli chodzi o takie sklepy sieciowe i tak dalej, to tą galerię lubię najbardziej i też do niej teraz idziemy, dlatego że chcę iść zobaczyć, po prostu pochodzić po sklepach, co jest i tak dalej. Także tak, mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. I tak jak mówiłam, rozładowała mi się kamera dwa razy i musiałam po prostu dograć ten kawałek na połowę filmiku po Bałczyku przed Warną. I teraz właśnie też na koniec. Mam nadzieję, że te vlogi z Bułgarii wam się podobały. I tak, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!